W Kozienicach przy publicznej szkole podstawowej nr 3 rusza budowa długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Z chwilą objęcia urzędu burmistrza odziedziczyłem jakby projekt budżetu, w którym ta inwestycja była uwzględniona, ale jedynie 1,5 miliona było przeznaczone na nią, nie było jeszcze projektu. Udało się pewne korekty wprowadzić do dokumentacji, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, złożyliśmy także dokumentację o dofinansowanie, wniosek konkretnie z załącznikami, czekamy na decyzję, natomiast w międzyczasie przeprowadziliśmy przetarg. Udało się wyłonić konsorcjum, które będzie budowało tą salę. Prace prawdopodobnie rozpoczną się jeszcze w wakacje. Obiekt ma powstać w ciągu 2 lat. Koszt około 7 milionów, bo oprócz oczywiście robót budowlanych dojdzie nadzór inwestorski. Cieszę się ogromnie, bo rzeczywiście budowa tej sali od lat już jest o niej mowa, była też zagrożona, bo nie było funduszy. Część funduszy udało się zorganizować, przesuwając budowę sali gimnastycznej w Stanisławicach o rok. Część zabraliśmy z innych inwestycji, bo myślę, że szkoła w Trójka podstawówka jest największą podstawową szkołą na terenie gminy Kozienice. To jest ponad 660 dzieci i rzeczywiście powinny się one uczyć w takich już warunkach godnych. Jak zapewnił burmistrz, sala po wybudowaniu ma służyć całemu społeczeństwu gminy Kozienice. Mają z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy i kluby sportowe. Zakończył się remont zabytkowej oficyny pałacowej. Trwał ponad 2 lata. Po zakończeniu prac rozpoczęły się przeprowadzki. Część oficyny zajmuje Muzeum Regionalne. Aktualnie trwają w nim prace nad przygotowaniem ekspozycji dla zwiedzających. Przenieśliśmy również Urząd Stanu Cywilnego oraz Radę Miejską. Biuro Rady Miejskiej również znajduje się w tym budynku. Docelowo już od września przeniesiemy również Wydział Polityki Społecznej. Chciałam, żeby ten wydział cały znajdował się właśnie w tej oficynie, żeby mieszkańcy byli kompleksowo w tym miejscu właśnie załatwiani. Gotowa także jest już sala ślubów, której wygląd po przeprowadzonym remoncie robi wrażenie. Muszę powiedzieć, że właściwie to pierwszy ślub już się odbył. Jednak przygotowujemy jeszcze kolejną niespodziankę dla nowożeńców. Liczymy na to, że będą z tego zadowoleni i będą chętni korzystać. Będę chciała wejść w współpracę z naszą szkołą muzyczną pierwszego stopnia w Kozienicach. Szkoła ta ma wielu zdolnych, wspaniałych uczniów. Chcemy ich pokazywać naszym mieszkańcom i nie tylko, bo tak naprawdę jest odmiejscowienie. Śluby mogą się odbywać w różnych miejscach. Mamy chętnych spoza gminy. Będziemy chcieli podnieść troszeczkę rangę tych ślubów. Zaplanowałam razem z panem dyrektorem, że na każdym ślubie, jeśli będzie taka ochota i taka możliwość, będą nasi uczniowie wspomagać tą uroczystość i odgrywać jakieś piękne melodie. Sala jest już gotowa, mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Drodzy Państwo, gdzie ślub, jak nie w Kozienicach? Zapraszam. Przyłączamy się do tego zaproszenia i przypominamy, że w odnowionej oficynie na chwilę obecną oprócz sali ślubów znajduje się Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Rady Miejskiej. We wtorek, 2 lipca, doszło do ogromnego pożaru lasu w pobliżu miejscowości Nowa Wieś. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godziny 16:30. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że jest to pożar wierzchołkowy kilkunastoletniego modnika. Oczywiście dowodzący akcją wezwał natychmiast posiłki. Wezwane też zostały plutony ratownicze z sąsiednich powiatów. To był pluton ratowniczy z Radomia w ilości 4 zastępów i podobny pluton z Białobrzeg. W działaniach brała udział też spoza naszego powiatu cysterna, która zasilała konkretnie samoloty gaśnicze na lotnisku. No i oczywiście w głównej mierze brały udział nasze siły z powiatu kozienickiego. Te działania były bardzo długie. Około godziny 19 udało się zlokalizować ten pożar, czyli zapobiec już rozprzestrzenianiu się go. No i później długotrwałe działania dogaszające. Ostatnie zastępy wróciły do nas do komendy po godzinie 5 nad ranem. Akcja gaśnicza prowadzona była na szeroką skalę, dlatego konieczne było zamknięcie dla ruchu drogi krajowej nr 79. Droga krajowa była zamknięta, droga krajowa nr 79, ze względu na to, że był tam dość duży ruch do punktu czerpania wody, który mieliśmy ustawiony, jeden z tych punktów przy stacji kolejowej. Także dość częste przemieszczanie się samochodów na sygnałach, to żeby nie sprowokować jakiejś kolizji, ta droga została zamknięta i policja zorganizowała nam objazd tego miejsca zdarzenia. W
całych działaniach brało udział ponad 30 zastępów Straży Pożarnej, które wsparte zostały z powietrza przez 4 samoloty. Te dokonały 18 zrzutów wody. Spaleniu uległo około 8 hektarów młodnika. Przyczynę pożaru oczywiście ustali prokuratura, jeżeli będzie wszczęte postępowanie. Natomiast no, można domniemywać, że są to podpalenia. Nie można tego jednoznacznie stwierdzić, ale można domniemywać na tej zasadzie, że tych pożarów mamy niestety bardzo dużo. Jeszcze 10 lat temu było ich znacznie mniej. Ostatnimi laty one się bardzo nasiliły. Także mamy z tym bardzo dużo pracy. Te pożary są duże. W tym wczorajszym pożarze właśnie naszym wrogiem takim głównym był też dość silny wiatr. W Młodniku się bardzo szybko ten pożar dzięki przez ten wiatr rozprzestrzeniał. Także tak jak mówiłem, tych pożarów wiosną już tego roku bardzo dużo wyjątkowo i niestety obawiamy się, że to nadchodzące lato, jeżeli nie będzie mokre i wilgotne, to tych pożarów niestety będziemy mieli faktycznie znowu dużo i duży nakład naszych prac. W dniach od 24 do 29 czerwca odbyły się 42. Bydgoskie Imprezy Muzyczne. W festiwalu tym udział wzięło ponad 800 osób z 13 krajów, a wśród nich Kozińska Młodzieżowa Orkiestra Denta Furioso. Ten prestiżowy festiwal sięga swoją historią do 1977 roku. Tegoroczny program zakładał prezentację poszczególnych zespołów w wielu interesujących miejscach w Bydgoszczy i poza jej granicami. Poziom artystyczny prezentowanych programów był wyjątkowo wysoki i bardzo różnorodny. Tym bardziej miło nam poinformować, że Międzynarodowa Komisja Artystyczna po przesłuchaniu 22 zespołów z 13 krajów przyznała dla Kozińskiej Orkiestry Srebrną Strunę, nagrodę specjalną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto Zdzisław Włodarski, dyrygent Furioso, otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kozienicka Gospodarka Komunalna jako spółka ze 100% udziałem gminy Kozienice dba o dobrą jakość usług dla mieszkańców. Realizowane są też inwestycje, aby jakość świadczonych usług była coraz lepsza. Gospodarka Komunalna w imieniu gminy realizuje szereg ważnych zadań dla naszych mieszkańców. Zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych. To wszystko bardzo wpływa na nasze codzienne życie, chociaż nie zawsze obserwujemy czy dostrzegamy te prace pracowników gospodarki komunalnej z Kozienic. Żeby to wszystko funkcjonowało, żeby też działania były efektywne i ekologicznie, i ekonomicznie, musimy inwestować w spółkę. I te działania są prowadzone zarówno w zakresie odpadów komunalnych, pozyskujemy nowy sprzęt, inwestujemy w nowe technologie, mamy nowe plany z prezesem, aby przyszłość naszej gminy w tym zakresie była zabezpieczona i była odpowiednia na dzisiejsze wymogi w zakresie i ochrony środowiska, i oczekiwania naszych mieszkańców. W pierwszym półroczu bieżącego roku udało się zrealizować szereg inwestycji, głównie z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz gospodarki odpadami. Na te inwestycje w sumie ponad 5 milionów było przeznaczone z Kozienickiej Gospodarki Komunalnej. Oczywiście część to fundusze pozyskiwane i tu będziemy się starali też, żeby to były nie tylko tak zwane pożyczki na preferencyjnych warunkach, ale również pożyczki częściowo umarzalne, więc można powiedzieć, że de facto byłaby to częściowa dotacja. I tutaj spółka będzie prowadziła te działania organizacyjne, tak aby to było jak najbardziej ekonomicznie opłacalne. Największa inwestycja realizowana na oczyszczanie ścieków jest to stacja do odwadnienia i higienizacji osadu. Niezwykle ważna inwestycja. Jak sami Państwo wiecie, rosną ceny odbioru odpadów związane z decyzjami, z rozporządzenia od ministra za składowanie, dlatego my próbujemy to ograniczać przede wszystkim masowo. Żeby ograniczyć masę, no to musimy pozbyć się wody z osadu, dlatego wybudowaliśmy w tej chwili nową stację do odwadniania, później oczywiście to suszymy. Kolejnym etapem oczywiście będzie to zagospodarowanie i też wymyśliliśmy nowy sposób, chcemy wspomóc rolników z terenu powiatu kozienickiego do wykorzystania rolniczego, ponieważ ten nasz osad po wysuszeniu można traktować praktycznie jako nawóz. Rozbudowa budynku stacji odwadniania i higienizacji osadów wraz z dostawą nowej prasy na terenie oczyszczalni ścieków Kozienice to koszt ponad 2 milionów złotych. Z tego 50% kosztów, czyli 1 zł, to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz stacji odwadniania zakupiona została też nowa naczepa do wywozu osadów. Będzie ona także wykorzystywana do wywozu odpadów wielkogabarytowych.
Na bieżąco rozbudowywana jest też sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy. Kolejne realizowane inwestycje dotyczą gospodarki odpadami i związane są z dostosowywaniem się do ciągle zmieniających się odgórnych przepisów. Roczną opłaty składowiskowe były 170 zł, w tej chwili będą 270 zł za tonę odpadu, dlatego nam też zależy na tym, żeby nie przytrzymywać tych odpadów, żeby one nie namiękały też nam na naszym terenie, dlatego wybudowaliśmy halę. Ze środków unijnych otrzymaliśmy w tym roku zwrot ponad 300 tysięcy, niezwykle nas to wspomogło, ale dzięki tym środkom, że otrzymaliśmy to wsparcie, mogliśmy również zakupić sobie nowy sprzęt. Zakupiliśmy i nowy samochód do segregacji, jak również ładowarkę, która służy do ładowania tych odpadów, ponieważ musimy je wywozić do instalacji do Radomia. Wykonano też rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oprócz wymienionych już wcześniej ładowarki, naczepy i samochodu dostawczego, zakupione zostały też kontenery na odpady, siarki bijakowe i ciągnik Ursus. Wszystkie inwestycje mają na celu poprawę efektywności i sprawności działania spółki. Informujemy, że każdy może założyć internetowe konto pacjenta. Jest to aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej. Za pomocą IKP można odbierać i realizować e-recepty, sprawdzić i pobierać otrzymane e-recepty i e-skierowania, otrzymać powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody do ich realizacji, sprawdzić historię swoich wizyt, za które zapłacić NFZ, dać innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia. IKP to również własna dokumentacja medyczna oraz informacje o wysokości refundacji, zaleconej dawce leków, zaplanowanych wizytach u specjalisty czy planowanym terminie rehabilitacji. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić także swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej publicznej służby zdrowia. Aby założyć własne konto, należy wejść na stronę www.pacjent.gov.pl i kliknąć Zaloguj się, a następnie wybrać Zaufany profil i podać wymagane informacje. We wtorek, 2 lipca, uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji przyrodniczo-ornitologicznej, która odbywała się w lesie tuż obok elektrowni Kozienice. Jest to nowa inicjatywa. O jej szczegóły zapytaliśmy Justynę Tkaczyk-Kurek z Enea Wytwarzanie. Fundacja Enea i Enea Wytwarzanie, też między innymi wolontariusze oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, zapraszają dzieciaki. Chcemy pokazać, że w okolicach tutaj elektrowni jest naprawdę bardzo bogata przyroda. Pomimo sąsiedztwa właśnie takiego energetycznego przedsiębiorstwa, mamy różnorodne gatunki chronionych ptaków, roślin, zwierząt. We wtorkowej wycieczce udział wzięły dzieci przebywające na półkoloniach w Ogrodzie Jordanowskim. Zajęcia w terenie prowadzi ornitolog Jacek Tabor. Uczestników wycieczek oprowadza on specjalnie wybraną trasą. Pokazuje całe piękno okolic otoczenia elektrowni, naszej elektrowni kozienickiej Enea Wytwarzanie. Dzieciom można w sposób bezpieczny, spokojny, podprowadzając pod same ogrodzenie elektrowni, która nagle wyłania się dla nich zupełnie nieoczekiwanie z lasu, pokazać dużo układów ekologicznych, siedlisk leśnych różnego typu, terenów otwartych, które występują w otoczeniu elektrowni. Jacek Tabor dzieli się z uczestnikami swą wiedzą na temat otaczającej elektrowni przyrody i przekazuje przy okazji wiele ciekawostek na temat flory i fauny. Nie brakuje też informacji m.in. o występujących tu gatunkach chronionych. Kocanki piaskowe jest to gatunek dosyć nieczęsty w niektórych rejonach. Tutaj go można spotkać, związany właśnie z takimi ciepłymi, nasłonecznionymi terenami. Ale również przy tej trasie nie pokazujemy go dzieciom. Mamy kilka stanowisk chronionego storczyka, który nazywa się kruszczyk szerokolistny. Tak, storczyki w Polsce występuje, można je spotkać również pod elektrownią Kozienice. Mogliśmy dzisiaj obserwować chronione gatunki trzmieli.
rośliny, na roślinach miododajnych, nektarodajnych. Spotkanie z ornitologiem Jackiem Taborem to dla tych młodych ludzi doskonała okazja do bliższego zapoznania się z naszą rodzimą przyrodą. Pokazujemy, że jest ona tutaj niezwykle bujna, bogata w gatunki, nie jest zagrożona, nie obserwujemy chociażby zagrożeń związanych z wymieraniem lasów. Te lasy są naprawdę w świetnej, dobrej kondycji, co pokazuje, że elektrownia nie szkodzi, jest domem dla wielu, wielu cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i to wszystko tym dzieciom pokazujemy. Z tego, co udało nam się zaobserwować, dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały wszystkich informacji i zadawały wiele pytań. To była wyjątkowa lekcja przyrody. Co roku w lipcu policjanci obchodzą swoje święto. Tegoroczne będzie miało wyjątkowy charakter. W tym roku w setną rocznicę powołania Policji Państwowej dodatkowa uroczystość dla naszej jednostki, wręczenie przez społeczność sztandaru i nadanie tego sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Jest to wielki zaszczyt dla naszej jednostki, wyróżnienie. Uroczystości zaplanowano na wtorek, 9 lipca. Rozpoczną się one od mszy świętej o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach pod przewodnictwem księdza biskupa Henryka Tomasika. Po mszy około godziny 13 odbędzie się przemarsz pododdziałów policyjnej asysty honorowej i orkiestry reprezentacyjnej policji na plac przykrytej pływalni Delfin. Tam pół godziny później odbędzie się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Na 14.30, także przed krytą pływalnią Delfin, zaplanowano festyn rodzinny. Moc atrakcji czeka na wszystkich Państwa, dzieci, młodzież, przebywające osoby na terenie naszego powiatu w Kozienicach. Przed basenem na placu będzie mnóstwo stoisk dla dzieci, młodzieży. Zapraszamy bardzo serdecznie. W trakcie festynu na przybyłych ma czekać kilkanaście różnorodnych stoisk. Będą pokazy sprzętu policyjnego, a także wojskowego, mini laboratorium kryminalistyczne, prezentacje grup rekonstrukcyjno-historycznych i stoisk informacyjno-profilaktycznych. Szanowni Państwo, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach, inspektora Tomasza Cybulskiego oraz starosty powiatu kozienickiego Andrzeja Junga serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego na uroczystość wręczenia i nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Organizatorem wydarzenia jest Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach przy współpracy z powiatem kozienickim i gminą Kozienice oraz wszystkimi pozostałymi gminami wchodzącymi w skład powiatu. Partnerem uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach jest Enea. W Kozienicach trwają przygotowania do uroczystego święta policji połączonego z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej. W czwartek, 4 lipca, na parkingu przed pływalnią Delfin odbyła się próba generalna. Przypominamy, że uroczystości zaplanowano na wtorek, 9 lipca. W tym dniu mieszkańcy muszą też liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Jak poinformowała nas Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach, we wtorek, 9 lipca, od godziny 11 do 16 wyłączona z ruchu będzie ulica Legionów. Należy liczyć się też z utrudnieniami na ulicy Głowaczowskiej od godziny 13 do 13.30, czyli w czasie uroczystego przemarszu po mszy z kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny na plac przed pływalnią Delfin. Także w tym dniu parkingi przed halą sportową, pływalnią oraz w Centrum Kulturalno-Artystycznym będą udostępnione wyłącznie dla uczestników uroczystości. Natomiast z pływalni, skateparku i fitness klubu będzie można korzystać 9 lipca dopiero od godziny 16. Jak co roku w ognisku pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski zorganizowano letnie półkolonie. Pierwszy turnus rozpoczął się już 24 czerwca, a wzięło w nim udział 80 dzieci w trzech grupach. Pierwszy dzień miał charakter stricte zapoznawczy, a już drugiego odbyło się uroczyste pasowanie na półkolonistę. To poprzedzone było serią zadań. Dzieci najpierw wspólnie z opiekunami śpiewały i tańczyły w kółku, a następnie ruszyły na plac zabaw, gdzie czekały ich wyzwania. Do pokonania był tor przeszkód, gdzie trzeba było m.in. przecisnąć się przez rurę czy biegać slalomem. Tuż obok rozwieszona była taśma do tak zwanego slacklina, a dzieci musiały przejść odcinek kilkanaście centymetrów nad ziemią. Trzecie zadanie sprawdzało natomiast zmysły półkolonistów. Z zasłoniętymi oczami dzieci rozpoznawały smaki i kształty. Nie było to wbrew pozorom takie łatwe. Za poprawne wykonanie zadań na dzieci czekała nagroda. Zostały oficjalnie pasowane na półkolonistów. Ceremonii tej dokonała królowa, w którą wcieliła się dyrektor Ogrodu Jordanowskiego, Urszula Strzelczyk. W
kolejnych dniach na półkolonistów czekała cała masa atrakcji. Były wyjścia na basen, wycieczki autokarowe do farmy iluzji i magicznych ogrodów, a także lekcja ornitologiczna w Świerżach Górnych. Emocji nie brakowało. Wszystko mi się podobało, jeździliśmy na wycieczki, bawiliśmy się na terenie ogródka, wychodziliśmy na podchody, wychodziliśmy do parku, jeździliśmy na wycieczki, jeździliśmy na basen, bawiliśmy się bardzo fajnie. Byliśmy na basenie, na farmie iluzji. I co ciekawego widziałaś na farmie iluzji? Głównie fajnie było to, że byliśmy w aquaparku. Sporo frajdy dała też dzieciom gra w podchody. Na przykład w tym roku mieliśmy mapę i musieliśmy szukać zagadek. A jakie to zagadki? Na przykład, że pokazują jakieś zdjęcia, a my musimy odgadnąć, gdzie to jest. I tam jest kolejna zagadka. Mieliśmy na mapie i były różne zagadki i je rozwiązywaliśmy, a potem dostaliśmy skarb, takie piłeczki kauczukowe. Jak zawsze nie mogło zabraknąć różnego rodzaju warsztatów. Były zajęcia plastyczne, ale również kulinarne. Tym razem podopieczni ogródka robili pizzę. Moja pizza będzie z serem, szynką i z sosem pomidorowym i pieczarkami. Serem, z wędliną, jest trochę pieczarek, no i chyba tyle. A trudno robi się taką pizzę? Łatwo. Z papryką, z pieczarkami, z szynką. Pierwszy turnus półkolonii potrwał do 5 lipca i było to w sumie 10 dni przepełnionych atrakcjami. Drugi turnus zaplanowano w terminie od 8 do 20 lipca. Pierwszego lipca ruszyło Lato w mieście, czyli wakacje 2019 z Kozienickim Domem Kultury. Poniedziałek był dniem warsztatów wokalnych dla solistów oraz warsztatów plastycznych. Pierwsze z nich prowadził Piotr Markowski, nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Były to warsztaty indywidualne skierowane do młodzieży w wieku 13-19 lat. Ich celem była praca nad głosem i piosenką, a materiałem jedna lub dwie piosenki, które każdy uczestnik musiał samodzielnie wybrać i przygotować do zajęć. W warsztatach plastycznych malowanie na dużym formacie wzięli udział nieco młodsi uczestnicy. Tu przedział wiekowy to 5-10 lat. Instruktorem zajęć była Agnieszka Milczarczyk, instruktor współpracująca z Kozienickim Domem Kultury. A program warsztatów pozwolił dzieciom na doskonałą zabawę opartą na własnej wyobraźni i ekspresji twórczej. Tę uczestnicy warsztatów mogli wyrazić za pomocą pędzli, wałków, gąbek i oczywiście farby. We wtorek 2 lipca zainteresowani dziennikarstwem mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez Kronikę Kozienicką. Tu Mariusz Basaj wprowadził młodzież w zasady zbierania i docierania do informacji, a także przedstawiania ich. Tego uczestnicy warsztatów mogli spróbować w wirtualnym studiu. Witamy na warsztatach dziennikarskich w Kronice Kozienickiej. Trwa właśnie akcja Lato w mieście, wakacje 2019 z KDK. Z tej okazji Dom Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży szereg różnego rodzaju zajęć. Są między innymi warsztaty taneczne, muzyczne, aktorskie, plastyczne, ale również dziennikarskie. Zajęcia w Kozienickim Domu Kultury to świetny sposób na to, aby spędzać wakacje. Środa w KDK przyniosła zajęcia artystyczne. Dzieci mogły przekonać się, że malować można nie tylko farbami i zostały zaproszone do manualnej zabawy w malowanie plasteliną. A efektem tej zabawy były dzieła, portrety z plastelinowych elementów. Były również zajęcia taneczne dla mam z dziećmi w wieku od roku do 3 lat. Ich celem było spędzenie czasu z dzieckiem na zabawach, które je rozwijają poprzez wzmacnianie ciała, doskonalenie motoryki, stymulację wyobraźni. Ćwiczenia przygotowane zostały także z myślą o mamach, aby mogły wzmocnić i uelastycznić mięśnie oraz poprawić kondycję. Tę formę aktywnego spędzania czasu z maluszkiem zaproponowała Helena Szamańska.
Czwartek 4 lipca to przede wszystkim zajęcia mające na celu wykonanie czegoś według własnego projektu i tak pod opieką Katarzyny Kościuk, instruktorki KDK, powstawały świeczniki z guzików. Wykonywały je dzieci w wieku 9-11 lat, które własne pomysły dotyczące kształtu czy zdobienia realizowały przy użyciu balonów, kleju i różnokolorowych guziczków. Nieco młodsze dzieci natomiast szyły pod kierunkiem Agnieszki Milczarczyk breloczki z filcu. Były to zajęcia manualne, wymagające sprytu i umiejętności precyzyjnego łączenia elementów. Dzięki temu każdy uczestnik warsztatów mógł stworzyć własny kolorowy breloczek, na przykład do torebki czy plecaka. Kodowanie robotów, ożywianie stworka za pomocą gry hybrydowej Scottigo i origami to zajęcia, które we wtorek 2 lipca zaproponowała Mediateka, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczestników półkolonii zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej nr 4 w Kozienicach. Konsultowałyśmy się trochę z paniami opiekunkami z półkolonii, to po pierwsze, a po drugie najnowsze technologie wśród dzieci cieszą się ogromnym i niesłabym zainteresowaniem. 5-15 osobowych grup wraz z opiekunkami mogło spróbować swoich sił w tych niełatwych, ale bardzo ciekawych warsztatach. I każde z trzech stanowisk cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o nowe technologie, dzieci mają z tym już styczność, tak? Uczą się podstaw programowania w szkole, mają super wypasione telefony z fajnymi aplikacjami i mogą tę wiedzę pogłębiać. O ile programowanie robotów było dzieciom znane, o tyle hybrydowa gra wniosła wiele nowego. Dzieciaki za pomocą aplikacji, która jest ściągnięta na tablet, muszą jak gdyby układając klocki, puzzle na planszy, później muszą po prostu je zeskanować za pomocą tabletu i dzięki temu jak gdyby przechodzą kolejne misje i kolejne jak gdyby etapy gry odkrywają. Co jest ważne w tej grze, to na pewno to, że dzieci rozwijają swoje umiejętności matematyczne, bo tutaj trzeba liczyć, trzeba jak gdyby dokładać odpowiednie klocki. Dzieci uczyły się zatem podstaw programowania. Tym bardziej, że nowe technologie towarzyszą im na każdym kroku. A jak warsztaty związane z programowaniem oceniają sami uczestnicy? Najchętniej uczestniczę w tych z robotami, no bo tam się... fajna tam jest zabawa i można użyć elektroniki współczesnych, no. Na tą chwilę mi się podoba, ale wątpię, żebym została jakimś inżynierem robotyki. Aktualnie jestem przy stanowisku, gdzie się programuje. Robimy, żeby roboty zmieniły kolor albo powiedziały dane rzeczy. Mamy pada i jeździmy, tam są przyciski. Lewo, prawo, do przodu, do tyłu i one sterują robotem. I teraz pani nam pokazała taką funkcję, że możemy ustawiać na jaki kolor świeci robot, ile może jechać, gdzie może jechać, jakie odgłosy może wydawać. Jak się okazało, dzieciom nie tylko programowanie w głowie. Wiele radości dało im origami, a podczas pracy było wiele śmiechu. Tutaj dzieci muszą się trochę zmierzyć tak jakby ze swoimi słabościami, tak? Bo tutaj musimy precyzyjnie wykonywać wszystkie czynności po kolei. Natomiast efekt, jaki widzą na koniec, jest dla nich bardzo zadowalający. Origami jednak wcale nie okazało się łatwiejsze od programowania, chociaż niektórzy i na nie mieli swój sposób. Składamy papier na dane części i one tworzą na przykład zwierzęta. Wycinaliśmy tam z papieru. Nie za bardzo lubię zajęcia plastyczne, ale origami było fajne. Składałem łabędzia i żabę. Łabędzia się na początku się składało i później się wycinało niepotrzebny fragment. Żabę było trudno złożyć, ale dam radę. Zajęcia okazały się doskonałą zabawą, przekazującą pożyteczną wiedzę i ciekawą propozycją na wakacje.
Dwie uchwały znalazły się w porządku obrad 10. Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kozieńskiego, która zaplanowana jest na poniedziałek 8 lipca. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Kochanowskiego 28. Początek o godzinie 14. Obie uchwały związane są z finansami, bo dotyczą zmian w tegorocznym budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032. Największe zmiany dotyczą działu transport i łączność, skąd zdjęte będzie niemal 250 tysięcy złotych. Kolejne przesunięcia są w administracji publicznej i w pomocy społecznej. W pierwszym przypadku 50 tysięcy złotych przesunięte zostanie z parkingu przy zespole szkół na drogę wewnętrzną przy szpitalu, a w drugim pojawi się zakup mikrobusa na potrzeby domu pomocy społecznej. Przypominamy, że początek obrad o godzinie 14. Oddaj krew w wakacje, będziesz bezpiecznie odpoczywać. To hasło letniego konkursu organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach. Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie, które w terminie od 1 lipca do 30 września co najmniej jeden raz oddadzą krew, a także dostarczą do oddziału PCK w Kozienicach zaświadczenie wystawione przez punkt poboru krwi. Wśród uczestników biorących udział w czterech kategoriach wytypowani zostaną zwycięzcy. Poszczególne kategorie dotyczą kobiet i mężczyzn krwiodawców, którzy krew oddali po raz pierwszy, a także tych, którzy uczynili to dwa lub więcej razy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Kozienicach. Kozieński Dom Kultury zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Poranki Teatralne dla Dzieci. Tym razem spektakl pod tytułem Maniery Biedronki Lucynki zaprezentują aktorzy z Agencji Artystycznej Kanon z Krakowa. Spotkanie z teatrem odbędzie się w niedzielę 14 lipca w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Początek o godzinie 12. Przedstawienie adresowane jest do dzieci od 4 roku życia. Wstęp wolny. Obowiązują nieodpłatne wejściówki do pobrania od 6 lipca w kasach CKA. Zapraszamy. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.